Sześcioletnie starania zostały uwieńczone sukcesem i na jesieni staliśmy się właścicielami dworca kolejowego w Czerniewicach. Jak widać na zdjęciach, jego stan naprawdę wymaga wielu prac i nakładów. Obieg jest zabytkowy, a tak naprawdę to ubytki w sensie technicznym są ogromne. Prace remontowe rozpoczęto od poczekalni. Wykonuje je Zakład Usług Komunalnych. W pierwszym etapie zaplanowano remont pomieszczenia sanitarnego, montaż płytek podłogowych, ściennych, umywalki oraz remont poczekalni, w którego skład wchodzi montaż płytek podłogowych i ściennych, wymiana otworów drzwiowych, malowanie. Władze gminy planują po remoncie uruchomić na dworcu poczekalnię dla pasażerów. Pozostała powierzchnia ma zostać zagospodarowana na mieszkania. W jednym z nich zamieszka rodzina repatriantów z Kazachstanu. Repatriantów po to, żeby też zajęli się troszeczkę tym dworcem, w sensie nadzoru nad jego funkcjonowaniem, poczekalnią. Być może uda się uruchomić z powrotem i kasy biletowe. Dworzec w Czerniewicach stracił swoje, że tak powiem, znaczenie z uwagi na to, że kolej straciła jako w ogóle w Polsce, jako środek lokomocji na znaczeniu. Chcielibyśmy reaktywować wiele tych rzeczy, a dworzec samorządowy w Czerniewicach, żeby świecił przykładem, jak dworce powinny wyglądać. Przejęliśmy go nie dlatego, że mamy jakieś tutaj plany inwestycyjne, ale dlatego, że to był jeden z najbrzydszych obiektów na terenie gminy Choceń. Wstydu, wiele żeśmy się najedli przejeżdżając koleją na trasie Kutno-Toruń, a chcielibyśmy, żeby to był to powód do chluby. W budynku zamontowano monitoring, by chronić nieruchomość przed dalszą dewastacją.